Cześć, siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry was przepraszam bardzo za mój głos oraz za to, jak wyglądam, ale naprawdę jestem mega, ale to mega przeziębiony. Bardzo mnie boli gardło i czuję się mega osłabiony, ale stwierdziłem, że nagram dla was ten odcinek dzisiaj, bo w sumie już od dawna go chciałem nagrać. Tylko zawsze jakby, a to coś było do zrobienia, a to znowu coś było do zrobienia. Po prostu nigdy nie miałem czasu, żeby nagrać ten akurat odcinek, który kurde dzisiaj nagrywam. No i akurat teraz przyszedł taki moment, że po prostu mogę sobie pozwolić na nagranie tego filmiku. Więc jeżeli po prostu wam się on spodoba, to zostawcie jak zwykle łapeczkę w górę oraz ci, co są nowi, to mogą zostawić oczywiście subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach. A my co? Przechodzimy chyba już do odcinka. Dobra, w dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie już widzicie po tytule, tak, będzie test jednorazówki. Ja tą jednorazówkę oczywiście mam już odpakowaną. Także tutaj nie będziemy nic odpakowywać, nie będzie to żaden unboxing, tylko po prostu test, tak jak było to w przypadkach premixów. Także zaraz wam ją pokażę i dokładnie wszystko wam tutaj omówię. Dobra, a więc mamy tutaj jednorazówkę z Aroma King. Smak to jest borówka. Dałem za nią 29 zł. Ja wam tutaj przybliżę trochę. Aroma King. Macie tutaj 700 buchów, czyli 700 zaciągnięć macie możliwość. I co mi się w niej podoba? Na początek już zaraz mówię, co mi się w niej podoba. To na pewno tak. Kolor, oczywiście. Smak mi się podoba. Oraz to, że jest tutaj wyłącznik pod spodem. Bo nie pokazywałem wam tego, ale jest wyłącznik pod spodem. Że jeżeli nie palicie, to po prostu sobie robicie na zamkniętą kłódkę, a jeżeli palicie, to sobie otwieracie tą kłódkę i wtedy się po prostu zaciągacie i sobie palicie tą jednorazóweczkę. Jak dla mnie 29 zł za taką jednorazówkę, mam już ją trzeci dzień, także no moim zdaniem, czy przyzwoita cena? No można tak powiedzieć. Na pewno ja bym dał za nią jakieś, nie wiem, może 20 zł, ale no wiadomo, że wszystko ma swoją cenę i niestety tego nie przeskoczymy. No ale dobra, powiedziałem wam o plusach. Czy są jakieś minusy według mnie? Nie ma raczej. To są, wiecie, to są jednorazówki, nie? Więc no jakby... To nie ma tak, że tak samo jak na przykład w normalnych papierosach będziemy mówić tutaj o minusach czy plusach, nie? No bo wiadomo, że normalny papieros składa się z większych funkcji i z jakby jest więcej do omawiania tego wszystkiego niż w przypadku jednorazówki. No ale dobra, bardziej tutaj chodzi o test. Oczywiście, żebym was nie okłamał, to macie tutaj Blueberry Ice. Jest to oczywiście smak borówki z jakby takim lodem trochę. Takim, wiecie, takim orzeźwiaczem. No ice, nie? Po prostu. Ale moim zdaniem jest zarąbisty ten smak. Ja już sobie oczywiście próbowałem, ale wam jeszcze powiem, bo dzisiaj akurat nie paliłem, więc pierwszy raz sobie zapalę. Pomimo tego, że gardło mi trochę boli, to tak jak mówiłem wcześniej, nagrałem dla was ten odcinek, żebyście po prostu mieli co oglądać. Dobra, także co, lecimy chyba z testowaniem. Jak widzicie, oczywiście dymek, no przy większym zaciągnięciu oczywiście wiadomo, on jest większy, przy mniejszym zaciągnięciu on jest mniejszy. Ale w jednorazówkach nie ma się co spodziewać takiego dymu. Ale po prostu, no wiecie, no to jest jednorazówka, tak? Ona jest na jakieś tam, wiadomo, na jakieś tam baterie, na akumulatory i tak dalej. Ale na pewno nie będziecie mieli tu jakichś wielkich chmur.
Zresztą ten, kto palił, ten wie, ten, kto nie palił, ten nie wie. Dlatego ja bardziej kieruję ten materiał do tych, którzy nie palili tych jednorazówek. Jeżeli, wiadomo, jeżeli kupicie papierosa normalnego z takim jakby wymienianą watą czy z grzałkami, to wiadomo, że wtedy te chmury będą większe. W jednorazówkach tego nie będziecie mieli, no bo po prostu no, to jest jednorazówka, tak? Używa się ją z kilka razy i pyk do kosza, nie? Także jakby wow, nie? Powiem wam szczerze tak, że dzisiaj jakby bardziej wyraźnie czuję ten smak, ponieważ nie dosyć, że to gardło mam zawalone, to jeszcze katar jakiś trochę taki i po prostu przedwczoraj, jak ją kupiłem, nie czułem zbytnio tego smaku tej borówki, bo wiadomo, no przy przeziębieniu jednak jak się ma to wszystko zawalone, no to wiadomo, że tak zbytnio ani się nie czuje tego smaku, po smaku jakiegoś, ani niczego. Także dzisiaj bardziej czuję to wszystko. Ale jest dobre, naprawdę borówka, jeżeli chodzi o borówkę, to jest mega zarąbista. Miałem czarną porzeczkę z jednorazówki, też była bardzo dobra. Ostatnio kupiłem bodajże chyba, nie wiem co to było. Już nie pamiętam co to było, ale też coś podobnego do borówki to było. Czy była taka dobra? Była bardzo mocna, ale moim zdaniem niezbyt dobra była. Borówka moim zdaniem jest lepsza. Także jeżeli ktoś by chciał borówkę, to oczywiście polecam sobie zapalić borówkę albo, tak jak mówiłem, czarną porzeczkę. No, także naprawdę smaczek jest dobry, oddaję mocno. Także jak coś, to pamiętajcie, Aroma King, oczywiście nie jest to żadna reklama, współpraca ani nic takiego, ani prezent. Także pamiętajcie, Aroma King. Oczywiście są też bardzo dobre z Darek Lejna. Kiedyś dla Was też nagram, jak ocenię, jak będę oceniał jakąś z Darek Lejna. Właśnie wtedy miałem czarną porzeczkę z Darek Lejna, była bardzo dobra. Ale weźmiemy sobie dla przykładu na przykład truskawkę, banana. Zobaczymy, czy mi będzie smakowało. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Wiem, że ten odcinek był krótki, ale ja Wam dziękuję. Idę się kurować dalej, brać leki i tak dalej. A Wam życzę miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy wstawię ten film i kiedy w ogóle go będziecie oglądać. Także co? Subskrybujcie oraz zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmikiem. I co? Na razie. Cześć.